Państwa. Nazywam się Jan Eugeniusz Malinowski. Byłem nauczycielem akademickim. Byłem założycielem i kierownikiem pracowni diagnostyki ultradźwiękowej drugiej Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. Jestem właścicielem dyplomu lekarza Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1975. Jestem byłym farmakologiem. Nauczałem studentów medycyny, farmakologii z lekarzem, weterynarzem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Wtedy to była nazwa Instytut Psychoneurologiczny w Zakładzie Fizjologii Układu Nerwowego. Jestem właścicielem Akademii Zdrowego Ciała. W tym roku ukończę 30 lat. Jestem również właścicielem Naturalnego Gospodarstwa Rolnego na Kujawach. Wielopokoleniowego gospodarstwa. Pytanie, czy pierwsze w Polsce, czy jedne z pierwszych w Polsce. Ojciec był karany za brak wykonywania norm nawożenia, czyli za brak zgody na trucie polskiej ziemi. Byłem również przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland, wybranym w roku 2004, czyli w 15-lecie zarejestrowania stowarzyszenia. Chciałbym przedstawić tutaj naszą działkę w Klinice Zdrowej Rodziny w postaci dwóch pracowni. Pracowni rozpoznawania czasu jajczkowania i pracowni rozpoznawania czasu płodności. W klinice przy ulicy Karowej ogłosiłem jedną z habilitacji w roku 1987. W roku 1989 przedstawiłem inną pracę, którą również zaliczono do prac habilitacyjnych. W jakim celu rozpoznajemy czas jajczkowania? W jakim celu rozpoznajemy czas płodności? Jaka jest różnica między jednym a drugim miejscem ujawnienia, przejawienia się komórki jajowej i jej czasu spotkania z plemnikiem? Wiemy, że sam czas owulacji, czas jajczkowania, to jest chwila. Ta chwila pozwala nam ustalić, a w zasadzie pozwoliła nam ustalić nowy czas trwania ciąży fizjologicznej. Ponieważ reguła Negelego oparta była o datę ostatniej miesiączki. A wiemy, że miesiączką jest co innego, a miesięczne krwawienie jest co innego. Jaka jest różnica między jednym a drugim określeniem? Jedno jest z jajczkowaniem, a drugie jest bez jajczkowania. Mieliśmy małżeństwo z Grecji, które przyjechało. Krwawienie miesięczne było praktycznie co miesiąc, natomiast miesiączka była raz na pół roku. Wobec tego trzeba wiedzieć, kiedy dokładnie współżyć przy przygotowanym organizmie już do możliwości poczęcia, aby doszło do spotkania się dwóch komórek. Komórki męskiej z komórką żeńską. I pytanie teraz. Mamy możliwość, kiedy to spotkanie może nastąpić, prawda? Najpierw musi się spotkać osobnik męski z osobnikiem żeńskim na ławce, prawda? Gdzieś tam. Ale potem musi się spotkać jedna komórka z drugą, z tych dwóch, prawda, osób. Przygotowujemy prawidłowym sposobem odżywiania, jak tu wcześniej zostało powiedziane. Proszę następne przeźrocze, bo to tak, prawda, to już przejdziemy. To jest akurat pokazane, kiedy był zbierany wywiad do wywiadów różnych w moim miejscu pracy. Tam by była wizytówka zamku Szlosgrupkow, ponieważ tam również od 1998 roku jesteśmy. Dzięki pracy właśnie w Akademii Zdrowego Ciała.
ponieważ my stworzyliśmy Radę Naukową Akademii Gospodarstwa i wiemy, że wszystkie choroby cywilizacyjne to jest taki wytrych. Wszystkie choroby cywilizacyjne to trzeba nazwać po imieniu. To są choroby dietozależne. Obojętnie jaka z nich. Czym jest tak naprawdę cukrzyca, o której tutaj już była mowa? To jest przecież grzybica. Tylko czy my o tym mówimy? Kiedy ja byłem studentem w latach 60., to czy była cukrzyca typu drugiego? No mówiło się o tym, że się pojawia. To była cukrzyca typu pierwszego, insulinozależna tylko, prawda? Kiedy ja prowadziłem wykłady w Toruniu i te wykłady opracowałem w 2000 roku i są wydane w książce pod tytułem Powszechne sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności oraz porody naturalne i rodzinne, o czym jak będę pamiętać, to też powiem, to tak się zaczynałem zastanawiać, o czym tam mówią w innej sali. O jakiej oni cukrzycy mówią? Ponieważ ja pamiętałem to, co mi nauczono na studiach. Potem się okazało, że to był podstawowy problem XX wieku, w tym okresie, kiedy tam ja miałem wykłady w Toruniu. Wystarczy powiedzieć człowiekowi, że choroby nowotworowe, że choroba cukrzycy to jest grzybica, a dokładnie choroby nowotworowe to jest gnicie śmieci w organizmie, to wtedy wiemy, w jaki prawidłowy sposób mamy się odżywiać. Bo cukry nam odżywiają drobnoustroje, jak pani magister biologii nam powiedziała, prawda? Czyli tutaj musimy przemóc znowu przemysł, który jest dostosowany do tej informacji o cukrzycy, która nam daje to, co dotychczas mamy. Natomiast my powiedzmy prawdę o cukrzycy. To wtedy tamten przemysł jest bez potrzeby. Prawda? Tam się przy pomocy tej choroby stworzył przemysł, który jest bez potrzeby dla dobra naszych pacjentów. Rzeczywiście, w Chinach wynagrodzenie jest za wyleczonego chorego, natomiast u nas jest za usługę. A więc, żeby usług było dużo, to musi być dużo chorych. W związku z tym, czy jest interes, aby chorego wyleczyć, czy go jak najdłużej leczyć? Czy prawdą jest, że wszystkie choroby są przewlekłe? Nie. Ponieważ znowu trzeba sięgnąć do przyczyn wszystkich chorób. Przyczyna każdej choroby jest gdzie? W duchu. W naszych myślach. W naszych słowach. No i oczywiście w czynach. Jeżeli mamy odpowiednią świadomość, inspiracja każda w ogóle płynie z ducha, jeżeli myśl jest inspiracją z ducha, to słowo będzie inspiracją z ducha i czyn będzie z inspiracją z ducha, czyli będzie ten czyn właściwy. Jeżeli czyn będzie z rozumu, to będzie fałszywy, ponieważ rozum jest narzędziem ducha. A więc musimy rozdzielić przyczyny i sposoby rozpoznawania duchowe i rozumowe. Proszę bardzo, następny, bo potem się tego... Więc to już powiedziałem, proszę następny. A więc mamy diety jako sposób odżywiania, ale pamiętajmy, skąd to słowo pochodzi, prawda? Ze starogreckiego i ono miało szersze pojęcie jako styl życia. Dieta, czyli sposób odżywiania, jest częścią wtedy tego pojęcia starszego, pierwotne. Czyste jedzenie jest podstawą, picie czystej wody, naturalne odzienie i czysty energetycznie duch daje nam dopiero zdrowe ciało. Musimy to wszystko połączyć razem, ponieważ medycyna się podzieliła. Kardiolog leczy serce, ginekolog jedną część, prawda? Gastrolog przewód pokarmowy, a jeszcze tam się też dzielą na żołądek, górną część przewodu pokarmowego i tak dalej. Po co? Trzeba widzieć człowieka jako całość. Duch ma 7 otoczek. Otoczka widoczna jest
otoczką oczywiście gęsto materialną, którą możemy zobaczyć. I pytanie teraz, ile lat ma najstarszy człowiek? 80 milionów lat. Bo zależy, co bierzemy pod uwagę. Czy jego siódmą otoczkę, widzialną, gęsto materialną, którą odkładamy w momencie, prawda, wiadomym, czy bierzemy pod uwagę, że my istniejemy zawsze? Bo duch jest zawsze młody, czy ma lat 5 w ciele ziemskim, liczącym te 5 lat, czy ma lat 150, a może mieć 250, a były osoby na ziemi, które żyły najdłużej 600 lat. I tutaj znowu musimy wiedzieć, co jest pierwotnym naszym, co jest naszą istotą, duch. Jak duch jest zdrowy, to mamy zdrowe ciało, bez możliwości być odwrotnie, ponieważ to duch podejmuje decyzję, chyba że go zablokujemy. Jak go zablokujemy, to wtedy rzeczywiście duch jest zamknięty, działa tylko rozum, a rozum ma być narzędziem ducha. Tak jak decydujemy, w którą stronę kierujemy rękę, którą nogę podnosimy, tak samo duch ma decydować, o czym myślimy, co mówimy i co robimy. Jeżeli wyłączymy ducha, to nasze decyzje są błędne. Myślenie, mówienie i czynienie. Ponieważ jesteśmy w ciemnościach. To jest tak, jakbyśmy zgasili światło i szukali szpilki, którą nam ktoś rzucił na podłodze. No, czasami nam się uda ją znaleźć. Ale my mamy ją widzieć, nawet w ciemności. Stąd opaska, prawda? Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ponieważ ona miała symbolizować, że sędzia miał widzieć w ciemności osobę, którą mu postawiono, miał odpowiedzieć, czy rzeczywiście jest winna zarzucanym im czynom, jej czynom, czy nie. Genetycznie modyfikowane organizmy, a zdrowie miałem zaszczyt przedstawić na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Środowiska Senatu RP w 2010 roku. Wyraziłem tam swoją opinię, porównując różne badania, powołując się na towarzystwa medyczne. Między innymi najważniejsze tutaj są dokonania towarzystw Wielkiej Brytanii. Można to odczytać na stronie internetowej. Bardzo dobrze to zostało przekazane. Pełną wersję przygotowaną, bo tam to jest wersja mówiona, zapisano, można też znaleźć pod tytułem GMO a zdrowie na wydawnictwie pszczelarskim. Co to jest seminarium? Notabene, dlaczego seminaryjne, prawda? To w ogóle się wywodzi od szkoły roślin. Proszę następne może, bo będzie się przedłużać. Jestem przedstawicielem francuskich i polskich programów radiowych i telewizyjnych. Wielu w roku 2012 postanowiono specjalnie dla mnie przygotować, stworzyć program na zdrowie. To przypadkowo zostało ten tytuł nadany, ponieważ dziennikarka, która przyjechała do mojego domu nagrywać, właśnie ja po kujawsku mówiłem, prawda, zamiast smacznego to na zdrowie albo dobrego apetytu. Dziennikarka pochodziła z gór, wychwyciła to i stąd powstał tytuł Na zdrowie i przez 2 lata, prawda, byłem stałym gościem tego programu w środy i w czwartki. Dodatkowo jeszcze po północy na życzenie telewizów ten program był emitowany. O, właśnie to już powiedziałem. Proszę następny. Tutaj wykład był dla Politechniki Lubelskiej. Zaproszono tam mnie na pół godziny wykładu czy na godzinę. Wykład się przedłużył do 4 godzin. W nagrodę otrzymałem prawo bezpłatnego druku właśnie tej pracy, którą też można sobie przeczytać. 30 stron od zdrowia człowieka do inżynierii patentowej, ponieważ tym się również zajmowałem. Wygłosiłem specjalny wykład na temat inżynierii patentowej w roku 2008. Mylimy pojęcia. Wymiennie stosujemy te pojęcia, natomiast jeżeli my zajmujemy się światem zwierząt, światem roślin i człowiekiem, prawda, to musimy wiedzieć, jaką energię ma zwierzę, jaką energię ma roślina oraz jaką energię ma człowiek. Jaka jest różnica podstawowa między duchem ludzkim a duszą zwierzęcą?
No taka jest podstawowa różnica, że duch ludzki ma wolną wolę, a zwierzę nie. Prawda? Dlatego my jesteśmy wyżej postawieni niż zwierzę. Ale zwierzę zawsze towarzyszy duchowi ludzkiemu. Czy my ciało odłożymy, to przed odłożeniem ciała ziemskiego towarzyszy nam dusza zwierzęca w ciele gęsto materialnym. Dlatego tutaj w którymś wykładzie słyszałem, że komórki ciała ludzkiego i ciała zwierzęcego reagują podobnie, prawda? Przykładem jest na przykład świnia, czy króliki, czy szczury, na których ja pracowałem, będąc farmakologiem. I tutaj te sytuacje musimy zawsze rozróżnić. Wiadomo, że są ośrodki, które również i w tym temacie chcą nam pewne rzeczy zmylić, żeby nas wyprowadzić ze świadomości. Tak jak mamy 7 kolorów tęczy, tak samo mamy 7 poziomów świadomości, a konkretnie świadomości duchowej, prawda? I wiadomo, że człowiek o najniższej świadomości, jeżeli by miał wybrać jakiś produkt, to będzie się kierował tylko smakiem. I dlatego mamy na przykład festiwale smaku, bo wiemy, że wtedy możemy największą liczbę ludzi ściągnąć, bo na te festiwale, ponieważ no niestety większość jest na tej niższej energii. Żeby z kolei wiedzieć, w jaki sposób energię można pozyskać lub ją utracić, to znowu trzeba temu człowiekowi od podstaw tłumaczyć. Już od żłobka. Natomiast w żłobku uczy się nam czego? Wierszyków. Po co to? To jest pamięciówka. To jest rozum, rozwijanie rozumu. Błędna sprawa. My mamy uczyć się odczuwania. Po co mamy ręce? Ręka to jest najważniejszy odbiornik. Po co nam każą podawać dłonie w czasie witania? Żeby zaburzyć nam te możliwości, które mamy w momencie, kiedy mężczyzna przekazuje energię. Tu chyba była pomyłka w jednym z wykładów. Ponieważ mężczyzna prawą ręką energię podaje, a kobieta lewą. O tym trzeba pamiętać. W momencie, kiedy pytanie następne zadam, czym jest wobec tego współżycie? Chyba w następnym wykładzie też to będzie. Proszę następne. I jest wymianą nurtów sił. Podanie ręki, a konkretnie dłoni, szczególny uścisk, ponieważ duch jest większy od ciała gęstomaterialnego o jeden centymetr, to wchodzimy bezpośrednio w co? We współżycie płciowe praktycznie. Czy chcemy z każdym współżyć? Nie, wybieramy, ponieważ istnieją prawa naturalne, prawo przyciągania jednorodnego, podobne przyciąga podobne. W związku z tym zastanówmy się, kto wprowadził u nas kulturę słowiańską, się tam mówi. Ja podejrzewam, ale muszę najpierw to sprawdzić, aby na którymś z wykładów z Państwem czy w innej grupie o tym powiedzieć, bo to trzeba czasu, żeby to sprawdzić, prawda? Bo można skłamać. A po co? Mamy zawsze mówić prawdę. A więc ziemskie sposoby rozpoznawania czasu jajczkowania i czasu płodności. Dlaczego ziemskie? Bo mamy ziemię, mamy świat, prawda? Pan Stworzyciel jest na ziemi? Proszę sobie odpowiedzieć, gdzie jest Pan Stworzyciel? Pan Jezus Chrystus jako część Pana Stworzyciela może zejść na ziemię. A ile razy Pan Jezus Chrystus był na ziemi? Kto się nad tym zastanowił? Kto to sprawdził z Państwa? My pewne rzeczy przyjmujemy na wiarę, ale my mamy możliwości to sprawdzić. Tylko musimy mieć bez zakłócenia działające narzędzia wewnętrzne. Tak jak ktoś tu powiedział z wykładowców, bez różdżki, bez drewna. Po co nam to? Czy zwierzę, wybierając jakiś pokarm, ma jakieś narzędzie ze sobą? Ono jest mądrzejsze od nas, jak się okazuje. A ono ma tylko duszę, jak powiedziałem. Czyli brak możliwości podejmowania z tytułu wolnej woli. Proszę następne. A więc mamy duchowe możliwości rozpoznawania i rozumowe.
Teraz wybrane sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności. Przykładowo tylko podaję cytologię. Moim nauczycielem była pani doktor Mrozowska, z którą po latach potem w ramach Festiwalu Nauki, bo jeszcze byłem wykładowcą Festiwalu Nauki, wygłosiliśmy wykład na temat płodności człowieka. Kartę objawów płodności, którą opracowaliśmy z moim synem, który jest doktorem nauk medycznych i położnikiem i ginekologiem, również jak ja. I ultrasonografia, którą się zajmuję jako jeden z pierwszych w Polsce od lat 70. Stąd w klinice zorganizowałem pracownię diagnostyki ultradźwiękowej. No i właśnie, mając tę wiedzę, pozwoliłem sobie opracować, ponieważ ja mam dyplom angielski, jeśli chodzi o rozpoznawanie czasu jajeczkowania i czytania kart. Opracowałem to dla Polek, ponieważ okazuje się, że jednak każdy naród ma swoją kartę, można by tak w skrócie powiedzieć. Stąd ona jest inna niż innych narodów. W roku, to już mówiłem, w roku 2000 wydałem ten zbiór streszczeń wykładów, które były w Gdańsku, w Toruniu, w Wisełce, ponieważ tam byłem członkiem Rady Naukowej i w Zielonej Górze, prawda? Pod tytułem Powszechne sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności, porody naturalnej i rodziny. Może się tutaj zatrzymam nad jedną sprawą. Kiedy ja byłem młodym lekarzem w latach 70., to mieliśmy problem, kiedy pacjentka miała miesiączkę. Teraz każda pani, jak się zapytamy, to nam mówi. Ale wtedy nie, wtedy było inaczej. Trzeba było te pacjentki nauczyć tego. Teraz już jest nawykiem. Natomiast co potrzeba tak naprawdę wiedzieć? Knaus i Ogino w latach 1900, niezależnie od siebie, opracowali metodę, prawda, tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego w latach 1924-1925 i oni opracowali na podstawie praktycznie krwawień miesięcznych. My, mając kartę, możemy prowadzić tę obserwację na podstawie daty konkretnie jajeczkowania. W związku z tym reguła Nagelego, hrabiego reguły Nagelego, mogliśmy termin porodu ograniczyć z 2 tygodni przed orientacyjnym terminem porodu i 2 tygodni po orientacyjnym porodu, czyli normy miesięcznej, zmniejszyć dzięki tej karcie do 1 przed, 1 po, czyli norma 2-tygodniowa, co nam daje zwiększyć liczbę porodów naturalnych, ponieważ my przychodzimy z wdrażaniem czynności porodowej, a w zasadzie z oczekiwaniem na tę czynność porodową we właściwym czasie. Bez potrzeby jej stymulacji, czyli przyspieszania po polsku, prawda? Bo słowo stymulacja jest pochodzenia angielskiego. W związku z tym zmniejszamy liczbę cięć cesarskich. W związku z tym zmniejszamy w Polsce inne porody operacyjne, typu kleszcze. W zasadzie kleszcze w tej chwili już są wyszły z użycia, ponieważ młodych lekarzy bez uczenia jest się tego. U nas w Warszawie, kiedy ja jeszcze przyjmowałem w klinice, to 2,5 lekarza, tak mówiliśmy, było, bo ja umiałem i jeszcze mój nauczyciel, prawda? A już ci młodzi się uczyli tylko próżniociągów. A czym jest próżniociąg? No to już bez, to na inny temat, prawda? Po co próżniociąg podłączać i przyspieszać ruch komórek nerwowych u dziecka, jeżeli my mamy kleszcze, prawidłowo nałożone są bezobjawowe. Natomiast próżniociąg zawsze jest objawowy. Zawsze, w mniejszym czy większym stopniu. Ale on jest wygodny. Wobec tego po co go stosować? Podstawy naturalnej regulacji poczęć. Wpływ moralności na liczbę małżeństw bezdzietnych. Tutaj nam się udało przebić. To był rok 2000, kwiecień. Akurat prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa, prezes ELEKT jeszcze wówczas, pan profesor Szymański, kierownik kliniki w Bydgoszczy, on pochodzi z Lublina, prawda, wysłuchał tych 2 wykładów i właśnie pozwolił sobie napisać, ponieważ to, co po moim wystąpieniu powiedział, to bardzo mnie zbudowało. Byłem nawet przekonany, że jako prezes
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pozwoli nam szerzej wejść na rynek wszystkich miejsc w Polsce. Mam na myśli miejsca akademickie, bo to akademie medyczne, prawda, kreują sposób prowadzenia ciąży, sposób, prawda, prokreacji i wielu innych możliwych działań. Mając tę wiedzę, opracowałem program powszechnych przesiewowych badań hormonalnych u kobiet właśnie za pomocą wykresu krzywej podstawowej temperatury ciała, ponieważ już w latach 70. nam wyszło z panią docent Baranowską w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, że badania bardzo dokładne, izotopowe są bardzo zmienne. Wystarczy o jedną godzinę pobrać krew u pacjenta czy u pacjentki później, aby były wyniki bez możliwości ich porównania. Natomiast tutaj są możliwości porównania i to ciągłego, bez potrzeby ingerencji w organizm, bo wystarczy kartka i ołówek. No, ostatecznie jak ktoś potrafi, to jeszcze teraz można komputerowo to zrobić i to już mamy opracowane również, ale wystarczy kartka i ołówek, aby mieć obserwację całego swojego cyklu. Wiele pacjentek współżyje, ale w momencie, kiedy trzeba, wyjeżdżają na urlop. Przepraszam, mają ten urlop w jednym miejscu, a ten w innym. Albo gdzieś tam mąż wyjeżdża, albo prawda, partnerka jego życiowa też wyjeżdża. I w tym momencie najważniejszym są bez współżycia. A potem mówią, no tyle razy współżyliśmy i brak możliwości poczęcia, jesteśmy małżeństwem bezdzietnym, bezpłodnym. Błąd. Oni są płodni, tylko są bez wiedzy, kiedy mają współżyć. Trzeba im powiedzieć to. Jak oni mają sobie to wszystko zorganizować. W momencie, jak mają wyjechać na wykład, a wychodzi dzień współżycia, to mają być bez tego wykładu, tylko mają być razem. Bo to jest cel, żeby te dwie osoby właśnie ze sobą mogły współpracować, czyli współżyć płciowo. Nie tylko na arenie współżycia zasad społecznego. A więc kiedy zorganizowałem z Akademią Medyczną pierwsze ogólnopolskie sympozjum naukowe pod tytułem Możliwości medycyny naturalnej, którą realizuje w pełni Klinika Zdrowej Rodziny, od razu przedstawiliśmy porody naturalne, a program, ponieważ już wtedy jako pierwszą w Polsce przyjąłem swoją własną córkę ziemską właśnie w sposób naturalny po dwóch uprzednich cięciach cesarskich przed wyjazdem do Brighton na Kongres Ziemski, czyli światowy potocznie mówiąc, prawda? I w ten sposób mogliśmy zmienić zasady postępowania na innych salach porodowych poza Polską, ponieważ na tym kongresie można było pewne rzeczy również omówić. No i perspektywy rozwoju medycyny naturalnej, w ramach której mieści się klinika teraz już Zdrowej Rodziny i wiele innych miejsc na ziemi. No to tu już też powiedziałem o tym, ponieważ potem też rozszerzyliśmy to z Polonią, ponieważ ja byłem przewodniczącym organizacji na całą ziemię. Jeszcze wówczas byłem na Polskę tylko, ale potem zostałem na cały świat, jak to się potocznie też mówi. No to też, czym jest sympozjum, prawda, czym się różni sympozjum od, prawda, seminarium czy konferencji. Czym jest eseista, prawda, proszę bardzo, to już następne. Tak. No i opracowaliśmy teraz na Międzynarodowym Sympozjum dla Lekarzy i Farmaceutów, które odbyło się właśnie w Łazienkach Królewskich, osteoporoza, program powszechnych badań naukowych, bo tutaj też było powiedziane, skąd się bierze ten materiał, kiedy organizm, to jest w zasadzie rezerwa dla organizmu, prawda, żeby móc pobrać składniki mu brakujące, no to skąd? No z kości pobiera się, prawda, ale trzeba jeszcze jedną rzecz wiedzieć, że można mieć bardzo właściwy poziom tych składników potrzebnych, a organizm jest bez możliwości przyswojenia. A wystarczy tylko uruchomić osobę i już będzie bez osteoporozy. Też mieliśmy taką sytuację. Także samo podanie potrzebnych organizmowych składników jest za mało. Podstawą jeszcze jest ruch. Ja im jeden z wykładów takich. Ruch a starzenie się, prawda, aby te pewne problemy podnieść. A więc tutaj musi współgrać wszystko. To nie jest tak, że my sobie uruchomimy jedną rękę, a drugą możemy pozostawić bez ruchu, bo wtedy tutaj na mięśnie zanikną.
No i teraz, możliwości wykorzystania karty objawów płodności. W pierwszym zamyśle karta objawów płodności powstała, ona się wtedy zupełnie inaczej nazywała, jako alternatywa środków antykoncepcyjnych. No ale przecież ta karta nam pozwala na wiele innych rzeczy. My możemy wykrywać już, kiedy może nastąpić poronienie i to na 3 dni przed wystąpieniem krwawienia. W momencie, kiedy krwawienie wystąpi, to już możemy być bez możliwości pomocy tej kobiecie. Natomiast na tej karcie nam się pojawi wcześniej i możemy przewidzieć, że za 2-3 dni będzie krwawienie. Wiedząc już o tym, to my tą pacjentkę odpowiednio ustawimy. Na przykład wystarczy ją położyć do łóżka. Ale jeżeli o tym wiemy, to to zrobimy. Natomiast jeżeli nie, to ona pójdzie do pracy na przykład. A tak to jej trzeba wcześniej dać zwolnienie lekarskie. A dalej możemy prowadzić to zagrażające poronienie. Możemy potem prowadzić poród niewczesny. Tu jeszcze jest to czas roku 2002, w momencie, kiedy zmieniono nam klasyfikację. W jakim celu? Aby badania epidemiologiczne były bez możliwości już ustawienia przyczyn, prawda, i zjawisk zachodzących. Ponieważ przedtem poronieniem nazywaliśmy stan do 16 tygodnia, potem nam przesunięto do 28. Wyrzucono nam poród niewczesny zagrażający, który był między 16 a 28. I już potem w statystykach, zwłaszcza teraz ci młodzi lekarze, są bez wiedzy o tym, że kiedyś tak to było. Więc jak mogą porównać materiał z tamtych lat? Ponieważ będą się kierować nazewnictwem, a nazewnictwo wprowadza w błąd. Pozostawiono tylko poród przedwczesny, od 28 i tak dalej. Ta praca miała być też pracą przełomową, ponieważ był to pierwszy kongres naukowo-szkoleniowy, a więc wszyscy położnicy zorganizowani przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, przez naszą klinikę, z której ja się wywodzę. Sami profesorowie dali nam tylko gratulacje i pozostali lekarze tylko gratulacje, że będzie to perspektywa rozwoju polskiej medycyny we właściwym kierunku. I co się okazało? Jest inaczej. Ponieważ to przeszkadza. Ta wiedza naturalna przeszkadza pewnym grupom zarobkowym, tak jak tu ktoś bardzo ładnie powiedział. W związku z tym o tym jest to wydrukowane, owszem, ale bez rozpowszechniania. Uważam, że Klinika Zdrowej Rodziny potrafi to zrobić. I my to zrobimy. To, co zostało zapóźnione z roku 2005. A więc ustaliliśmy czas trwania ciąży fizjologicznej. To, co robiła kiedyś Poznańska Akademia Medyczna. Jeszcze zanim ja byłem studentem. Ale opierając się o coś, co jest mało pewne. Ponieważ opierano się o krwawienie. Ale krwawienie miesięczne, a krwawienie miesiączkowe, to jest podobna nazwa, ale zupełnie co innego znaczy. Ponieważ ktoś może krwawić co miesiąc, ale jajeczkować będzie raz na 2 lata. Aha, o tym już też mówiłem. No właśnie. Udało nam się w sposób naturalny przyjąć dzieci po 2 i 3 cięciach cesarskich. A wtedy była zasada. 2 cięcia cesarskie to 3 zawsze. No a 4 tym bardziej. Ja u swojej partnerki życiowej przyjąłem dziecko po 2 uprzednich cięciach cesarskich, a potem jest syn następny, który by też musiał mieć, być wydobyty dosłownie, bardzo złe słowo, w sposób sztuczny. Czyli za pomocą cięcia cesarskiego. A my wiemy, że jak się wydostajemy z kesonu, to musimy stopniowo się wydostawać. Jest to logiczne dla każdego, zrozumiałe, ponieważ prawa naturalne są jasne, proste i logiczne. Natomiast jak my robimy cięcie cesarskie, to my tego człowieka z kesonu wyrzucamy natychmiast. Ta droga drugiego okresu porodu jest tak potrzebna, żeby to dziecko mogło stopniowo się przystosować do nowych warunków. A nie, no owszem, są porody uliczne i sam tego doświadczyłem.
w latach 70. Pacjentka przychodzi do mnie jako na izbę przyjęć, że no ma termin, no to trzeba ją przyjąć, ale mówi, ja muszę iść do WC. No to proszę bardzo. Nagle krzyk. Coś się urodziło. I to jest poród uliczny. Jeden skurcz i dziecko. Bez skurczów zapowiadających, przepowiadających i tak dalej, o czym się uczy, prawda, pierwiastki, prawda, czyli te, które mają pierwszy raz rodzić, żeby wiedziały, kiedy spodziewać się tego terminu. Dobrze. No właśnie, cuda się zdarzają. Wiemy, że w rzeczywistości cudów brak. Wiemy, że w rzeczywistości przypadków brak, ponieważ jeżeli znamy dokładnie prawa naturalne i znamy, na którym poziomie świadomości się znajdujemy, no to o tym wiem. Ale tutaj napisano, dlaczego cuda się zdarzają, ponieważ te pacjenci, te małżeństwa, przepraszam już, te pary, już nawet miały dzieci adoptowane. Jedna para chyba miała czwórkę adoptowanych dzieci i u nas znalazł się Antoś z porodu naturalnego z tej pary. W związku z tym należy pamiętać zawsze to, co mówił pan profesor Czyżewicz z kliniki przy ulicy Starynkiewicza. On się wywodził z Wilna, nie z Wilna, tylko ze Lwowa. Kobiecie zawsze trzeba powiedzieć, że ma możliwość poczęcia dziecka, bo taka jest prawda. Natomiast jeżeli ją zamkniemy i powiemy, że jest brak, to ona sobie to przyjmie, ponieważ moc słowa jest tak duża, że te wszystkie potem energetyczne, czyli drgania, liczba drgań w czasie, prawda, bo wibracje to jest znowu słowo angielskie, po polsku jest liczba drgań w czasie, czyli drgania, przenoszą się z mózgu na wszystkie pozostałe, prawda, organy. I tak nam ustawi, bo jest indywidualna liczba drgań każdego narządu i każdej komórki z tego narządu. Do tego jeszcze indywidualna liczba drgań komórki w danym stadium rozwojowym. Tak jak mamy, owszem, raka, jest to właściwie tkanki nabłonkowej, ale mamy raka tak zwanego młodego z tej tkanki nabłonkowej i starego. I ta komórka inaczej drga i ta komórka inaczej wygląda. Jej obraz jest zupełnie inny, prawda? Tak samo jest z glejakami, czyli nowotworem złośliwym, ale z kolei tkanki nerwowej. Czy z mięsakiem, też nowotworem złośliwym, ale tkanki mięsnej, prawda, czyli mięśni, prawda? Najpierw mamy mięśniaki, które mogą przejść w nowotwór złośliwy w zależności od, no właśnie, ile musimy trucizny zjeść, bo toksyny to jest po polsku trucizna, prawda? Mówmy po polsku, to do więcej osób dotrzemy, bo wiele osób, większość wie, co to jest toksyna, prawda? Ale są osoby, które bez wiedzy są. O czym my mówimy? No powtarzamy toksyna, ale konkretnie jak powiemy trucizna, to wiemy już, o co chodzi, prawda? Kiedy organizm manifestuje, że jest nowotwór? Jak mamy około 6 kg trucizn w organizmie, to wtedy rozpoznajemy dopiero, prawda, że jesteśmy chorzy na nowotwór. Kiedy za pomocą ultrasonografu możemy zobrazować zmiany czynnościowe w organizmie, ponieważ za pomocą aparatury my rejestrujemy zmiany organiczne za pomocą ultrasonografu dopiero wtedy, kiedy ta zmiana ma około 60% zmian. Czy badanie palpacyjne piersi ma znaczenie? No ma jakieś tam, prawda? Ale kiedy to już jest wyczuwalne, czyli ile tych milionów komórek tam się znalazło? A my mamy zapobiegać. Bo proszę, koniec. Bo my mamy zapobiegać, czyli taką politykę prowadzić zdrowotną, aby było bez wystąpienia tej pierwszej komórki nowotworowej. A my mylimy pojęcia. Mówiąc o profilaktyce, słowo z angielskiego znowu, to w zasadzie pod tym w medycynie rozumie się wczesne wykrywanie. A i się potem mówi, no jest to zapobieganie. Nie, przepraszam bardzo. Zapobieganie to jest, żeby żadna z komórek nowotworowych była bez wystąpienia. A wczesne wykrywanie to jest za mało. My mamy tak ustawić
człowieka zdrowego, już czego najmłodszego, prawda, żeby on był zdrowy, wiedział, w jaki sposób on się ma prawidłowo odżywiać. No, to są te wykłady wybrane z Festiwalu Nauki Warszawskiego, prawda, w poszczególnych salach. Historia porodów. Historia porodów daje nam właśnie, co nam odkryła. My żeśmy w porodach naturalnych, domowych, no bo w klinice wówczas było bez możliwości ich przeprowadzenia, zaobserwowali, że kobiety rodzą najchętniej gdzie? W łazience, a dokładnie na sedesie. No to żeśmy opracowali takie krzesło specjalne, żeby było łatwiej, prawda, tej kobiecie móc pomóc. Ja w którymś z wywiadów powiedziałem, że jak trzeba, to lekarz powinien, a w zasadzie musi położyć się na podłodze, aby mógł przyjąć prawidłowo to dziecko. No w klinice to jest bez możliwości taki, no bo jak, prawda, no, pan adiunkt się położy. Nie? Ale w porodach domowych, prawda, to się praktykuje. I co się okazało? Jak żeśmy opracowywali ten temat, to się okazało, że my Amerykę odkryliśmy, bo już to 100 lat temu było wymyślone. Tak. No więc to jest taka sytuacja, jak znowu my podchodzimy rozumowo do sprawy zamiast duchowo. Jaka jest różnica między naszym duchem a naszym ciałem? Rozum, ponieważ ja byłem asystentem pana profesora Kostowskiego, znanego farmakologa, w zakładzie jego fizjologii i farmakologii układu nerwowego. Pracowałem na myszach i szczurach, więc doskonale wiedziałem, jaka jest funkcja, jaki jest sen, kiedy możemy się wyspać i tak dalej. No i teraz się okazuje, że rozum jest tylko wytworem mózgu, czyli siódmej otoczki ducha, czyli narzędziem ducha. Rozum jest bez możliwości przetwarzania informacji płynących z ducha. Rozum jest jak listonosz, który przenosi tylko te listy, natomiast jest bez możliwości ich przeczytać. A więc, jeżeli pojmiemy różnicę między naszymi możliwościami, kim my naprawdę w życiu jesteśmy, to wtedy wiemy, po co my jesteśmy w tym życiu. Że każdy z nas jest przydatny. Ponieważ to nie jest tak, że ktoś przychodzi bez zadania mu danego na tę ziemię. Ten ktoś, jeżeli ma dary, czyli narzędzia, jeżeli ktoś ma pług, to ma nim orać. A jeżeli ktoś ma ciągnik, no to ma jeździć. A jak ma samochód, to ma jeździć samochodem. A jak się pozamieniamy, to już nasze możliwości są zupełnie inne. Czy ja mogę być muzykiem? Nie, ponieważ ja mam inne dary. Ja będę dobry w czymś innym. Czy muzyk może być ginekologiem? No można to sprawdzić. A więc ktoś mi się pytał, czy może w internecie to znaleźć, na YouTubie dokładnie. A powrót do porodów naturalnych można na pewno na YouTubie 2017. Wpływ wiedzy duchowej na jakość życia płciowego i przebieg porodu, jest to nazwa taka, jaką ja zgłosiłem do wykładu w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, ale ponieważ organizatorzy się bali, że będzie to bez możliwości przyjęcia, to napisali mi wpływ wiedzy na jakość życia płodowego. Wycięli słowo duchowe, bo się bali tego słowa. A tutaj zamiast płciowego mi chodziło o współżycie płciowe konkretnie, prawda? Bo ono jest różne. Jeżeli podchodzimy rozumowo, jeżeli my podchodzimy na kolorze czerwonym do współżycia, do kobiet, prawda, teraz mam pytanie. Kobieta sobie chce wybrać partnera życiowego. Jak na przykład sprawdzić, czy on ją kocha w rzeczywistości? Czy ją on kocha duchowo, miłością duchową, czy on ją kocha fizycznie? Wystarczy poprosić, aby narysował jej serce. No i co z tego wynika teraz? Jakim kolorem to zrobi? No też, prawda? Tak. Jeżeli zrobi serce czerwone, to znaczy, że ją kocha tylko fizycznie. Ponieważ miłość duchowa ma kolor zielony.
proszę zwrócić na rośliny. Proszę zwrócić na to, jak roślina zielona obumiera. To z zielonego koloru najpierw przechodzi na kolory ziemskie, bo kolor zielony jest pierwszym kolorem duchowym. Przechodzi na kolor pomarańczowy. Potem żółty, czyli rozumu, czyli pępka, prawda? Bo ktoś, kto jest rozumowcem, to uważa, że jest pępkiem świata, prawda? Stąd to powiedzenie, prawda? I na kolor czerwony, kolor brązowy, który jest poza kolorami tęczy i dopiero na kolor rozpadu, czyli kolor czarny. Bez przypadku ktoś nosi, jak ktoś mówił, że strój jest wnętrzem człowieka, prawda? Jeżeli ktoś nosi kolor czarny z wyboru, to nam mówi o wnętrzu. Jeżeli ktoś nosi kolor czarny bez wiedzy, no to trudno tu powiedzieć o wnętrzu, prawda? Tu trzeba się zapytać, czy ktoś nosi kolor czarny, bo mu się podoba, czy nosi kolor czarny, bo tylko takie czarne były, na przykład spodnie czy tego. Tak. Ja kiedy szedłem na studia, to były garnitury granatowe. A kiedy skończyłem studia i chciałem sobie nabyć garnitur inny, to się okazało, że granatowych już było brak, no i nabyłem czarny. Tak. No teraz się zmienia sytuacja, prawda? Więc trzeba tutaj jeszcze zapytać pacjenta, w jaki sposób doszło do tego, że on jest w posiadaniu tego akurat koloru. Dobrze. Współżycie płciowe to wymiana nurtów sił. Teraz dalszy temat, rozwinięcie, jakie siły, prawda? Bo teraz tak. Ja zaplanowałem, ponieważ ja na przykład we Włocławku mam co miesiąc też wykłady, że, bo była mowa o włosach, prawda? Że kobiety zachowują włosy dla swojego partnera życiowego, prawda? I rozwijają je w momencie, kiedy dochodzi do bliższych, intymnych kontaktów. To trzeba jeszcze dodać, że włosy są światłowodami, prawda? Jeżeli wiemy o tym, że włosy są światłowodami, to teraz co się dzieje w momencie, kiedy włosy siwieją? Co to oznacza dla mnie jako lekarza, który wie o tym? Jeżeli włosy siwieją, a włosy siwieją z różnych powodów, owszem, wiek, prawda? Ale można mieć 20 lat i też osiwieć. Co to oznacza? Oznacza to, że zmienia kolor. Kolor siwy więcej pobiera, ma większe możliwości poboru energii, siły Pana Stworzyciela, prawda? Bo mówmy po imieniu, energia kosmiczna, tam taka, siaka. Mamy świat, mamy Ziemię jako jedną z elementów galaktyki naszej, ale tych galaktyk jest jeszcze o wiele więcej, prawda? Musimy być świadomi tego wszystkiego. Prawda? I wtedy, jeżeli kobieta siwieje, czy mężczyzna siwieje, to znaczy, że należy teraz zwrócić uwagę, który z organów potrzebuje więcej energii. I tej energii mu dostarczyć, temu organowi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli wniosek jest jaki? Włosy mają być zawsze takie, jakie są, bo to jest dla nas informacja. Ja kiedy byłem młodym lekarzem, to na podstawie anemii się rozpoznawało na podstawie paznokci, na podstawie oczu. W tej chwili już bez możliwości, prawda? Natura jest tak piękna, każdy jest tak piękny, że po co narzucać sobie sztuczne rzeczy, które są chemią również. To też jest chemia. Proszę bardzo. No właśnie. Mówi się na ten temat różne rzeczy. Z punktu widzenia energetycznego sam akt poczęcia jest najbardziej czystym aktem na Ziemi. Proszę to sobie zapamiętać. Sam akt poczęcia, bo teraz jeszcze są, prawda, wstępne gry, tak? Ja mówię o samym akcie poczęcia. Dalej. No to może inaczej to zrobię. Zadam pytanie. Skąd się biorą dzieci? Z żal. Słucham? Z żal. Słyszał pan doktor taką teorię? Słyszałem, tak, oczywiście. Ale zmierzam troszkę do czego innego. Żal było żyć. I stąd za późno.
No jak chcemy coś nabyć, to musimy wiedzieć, w jakim sklepie to coś się znajduje, prawda? Jeżeli chcemy mieć dziecko, to musimy wiedzieć, ja w tym jednym z wywiadów tam troszeczkę za mało powiedziałem wyjaśniającego wstępu. I osoba, która to potem wysłuchała, to wychwyciła to elegancko. Bo nazwałem naczyniem zarodek, który został poczęty, prawda? Czyli przygotowanie ciała ziemskiego do przyjęcia ducha przez kobietę. Bo czym się kobieta tak naprawdę różni od mężczyzny? Właśnie tym, że kobieta ma zdolność, a w zasadzie inaczej, że istotni mają zdolność u niej zbudować most duchowy, po którym schodzi duch do przygotowanego naczynia po poczęciu, prawda? Stąd prawo rzymskie, a ja byłem kandydatem do doktora honoris causa z prawa przed stanem wojennym, tym się też zajmowałem, się mówiło o osobowości prawnej, prawda, w prawie rzymskim. Kiedy się mówi o osobowości prawnej? Wtedy, kiedy duch schodzi do kobiety, prawda, do ciała ziemskiego. A więc szpilki, mam na myśli buty na szpilkach, prawda, a więc inne sytuacje akrobatyczne, ćwiczenia mogą figurę kobiety zniekształcić i to też może być przyczyną braku płodności. Teraz też powiem przy okazji taką rzecz. Język rozumowy, a język duchowy jest nieco inny. Ponieważ duch jest bez możliwości pojęcia słowa nie, to jeżeli mówimy niepłodność, to oznacza płodność dla ducha. Jeżeli mówimy bezpłodność, czyli brak płodności, to dla ducha oznacza dosłownie brak płodności. Jeżeli mówimy kochanie, to co robimy? To słowo kocha znosimy nie, czyli jesteśmy bez kochania tej osoby. Tak to jest dla ducha. Dla rozumu jest to pojęcie ogólne. Natomiast wewnętrzna energia płynie, a słowo liczy się energetycznie. Dlatego musimy zwracać uwagę dokładnie na to, co mówimy. A więc teraz opracowałem program kursu Wpływ nowoczesnego sposobu leczenia terminu porodu na przełom w medycynie i stan Polek, zdrowia i Polaków oraz warunki bytu narodów. To spotkanie odbyło się we Włocławku na ogólnopolskiej sesji naukowej we Włocławskim Towarzystwie Naukowym w roku 2009 oraz o wartości powszechnych sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności dla młodzieży, bo to jest bardzo ważne, dla osób dorosłych, bo to jest też bardzo ważne, ale też dla studentów medycyny i lekarzy. No bo cóż z tego, jak pójdzie osoba spoza medycyny i powie, pokaże kartę objawów płodności, a student jest bez wiedzy, a lekarz jest bez wiedzy, bo jako student był tego bez nauczenia. To on powie i odkłada najczęściej. On robi innymi metodami, prawda? Natomiast to, co ma najlepsze naturalne, odkłada, bo trzeba go najpierw nauczyć. My w latach 80. o tym mówiliśmy i prosiliśmy Akademię Medyczną, której Akademii Medycznej naucza się studentów nowoczesnego sposobu leczenia terminu porodu. Nie, nadal naucza się reguły negnego. Dalej, możliwości zastosowania karty objawów płodności. Ja jestem bez pokazania tego na przeźroczu, ponieważ jestem bez możliwości przełożenia PDF-u, ale tam jest. Gdyby potem ktoś chciał, to ja pokażę tę kartę objawów płodności, jak ona jest zbudowana. Ona ma podstawową temperaturę ciała, konsystencję szyjki, śluz szyjkowy, prawda, inne jeszcze składniki. I właśnie tam powiedziałem, że prowadząc kartę objawów płodności, możemy rozpoznać również raka za pomocą tej karty. Co to nam daje? Daje nam to, że kobieta, która przychodzi do nas z kartą objawów płodności z krwawieniem po okresie menopauzy, czyli po ostatnie miesiące w życiu, jest bez potrzeby kierowania na diagnostyczną skrobankę. Ponieważ na podstawie tej karty możemy wykluczyć to, co możemy wykluczyć histopatologicznie. Ale wtedy musimy najpierw wprowadzić i wykonać skrobankę diagnostyczną, bo porwać materiał do badania histopatologicznego, czyli ewentualnie zakazić tę kobietę, ponieważ pochwa sterylna, nawet jeżeli ją
w naszym pojęciu dobrze wysterylizujemy, to jest bez możliwości, żeby ją do końca wysterylizować, więc po co ją na to narażać, jeżeli w ten prosty sposób możemy wykluczyć, czy pacjentka ma nowotwór, czy nie. Dalej, kobiety po ostatniej miesiącu w życiu, czyli po menopauzie, którą określamy, że jeżeli 6 miesięcy jest bez krwawienia, to jest ostatnia miesiączka w życiu, ona może, tak jak w naszym materiale obserwacyjnym, być krwawić 14 miesięcy po menopauzie. I gdyby ta pacjentka była bez prowadzenia tej karty dalej, to ona by musiała być, ja bym też ją musiał skierować na badanie diagnostyczne skrobankę. Natomiast ponieważ ona przyniosła mi tę kartę, to ja od razu wykluczyłem, ponieważ stwierdziłem uniejaczkowanie. W związku z tym krwawienie musiało nastąpić, bo jeżeli wystąpiło jajeczkowanie, no to jest to fizjologia, że ma nastąpić krwawienie i już jest nowotwór wykluczony. I taki materiał też mamy w swoim materiale obserwacyjnym. A więc konieczność prowadzenia tej karty jest również dla kobiet już po menopauzie bardzo przydatna. No właśnie. Są osoby w Polsce i na całej ziemi, prawda? Łącznie z panią profesor Majewską. Mieliśmy właśnie spotkanie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego też na konferencji Świat bez raka. A więc można pomóc kobiecie w sposób naturalny. Jeżeli wiemy, czym jest rak, tak naprawdę, jeżeli wiemy, czym jest cukrzyca, to w sposób prawidłowy ustalimy postępowanie. Proszę następne przeźrocze. Bez używania słowa slajd. Ja mówię do inżyniera młodego z Politechniki Gdańskiej, żeby mi zrobił przeźrocze, a on mi się pyta, co to jest. Ja mówię slide. Aha, mówi slajd. No tak, no slajd. To znał, a to co po polsku już nie, bo on jest młodszy. No przecież on ma 26 lat dopiero. To skąd on ma wiedzieć, jak po polsku to brzmi? Potęga ducha. No właśnie. To jest to nasze sedno. My jesteśmy wnętrzem. To pani chyba o tym bardzo ładnie powiedziała. My jesteśmy wnętrzem. My musimy umieć odczytywać nasze wnętrze. My musimy wiedzieć, które informacje płyną z ducha, a które z rozumu. Kiedy zamkniemy oczy, rozluźnimy się w pełni, to musimy wiedzieć, które informacje płyną z ducha, a które są wglądem duchowym. Bo tylko jasny wgląd duchowy pozwoli nam ocenić to, co nam się przyśniło na przykład. Bo sny są bardzo ważne, tylko najpierw trzeba rozróżnić, które są fałszywe. Rozumowe są zawsze fałszywe, a prawdziwe są wglądy duchowe, jeżeli one są jasne oczywiście. To taki następny temat. A więc definicja konferencji, że tutaj są, to jest właśnie konferencja, prawda? Bo to są ludzie w celu omówienia konkretnego zagadnienia, są to osoby zainteresowane. Natomiast właśnie sympozjum, to najczęściej się sesji składa, prawda, tematycznych i tam już są specjaliści i będzie to rodzaj konferencji, jeżeli będzie to spotkanie otwarte, ale zwykle jest zamknięte, prawda? W związku z tym sympozjum jest czym innym, konferencja jest czym innym, no kongres jeszcze jest czymś innym, prawda? I seminarium jest również czym innym. No jeszcze seminarium ma pojęcia wieloznaczne, bo to jest również rodzaj szkoły i tak dalej, i tak dalej. A więc pytanie. Nowotwory łagodne to gnicie śmieci, już to powiedziałem. Ale teraz pytanie. Wczesne wykrywanie, czyli tak zwana profilaktyka, czy rzeczywiście zapobieganie jest istotne? Prawda? To drugie. Proszę następne. Przyczynę choroby bardzo łatwo usunąć, a skutki same wtedy ustąpią. Tylko teraz znowu, my błędnie mówimy, mamy wdrożone leczenie przyczynowe, bo rozpoznaliśmy... Nie, tu mi chodzi nawet o badania laboratoryjne. My rozpoznaliśmy, że w ślinie na przykład mamy no, gonokoki, chociaż rzadko, ale tego, no, czy mamy gronkowca, czy mamy paciorkowca i dajemy celowane leczenie antybiotykami. Błąd. To jest żadne leczenie przyczynowe. To jest też objawowe. Oczywiście. Tak jest. Przyczyna leży w duchu, w naszej świadomości. A więc musimy ją usunąć. Jeżeli będziemy świadomi, że GMO
to jest ludobójstwo, to wtedy ktoś powiedział, trzeba czytać etykiety. To jest za mało. Bo etykiety są mało pełne. Albo kłamliwe wręcz, prawda? W związku z tym, po co mamy rękę? Po to, żeby przyłożyć rękę i odczytać, czy ten wyrób, jabłko, czy gruszka, czy ogórek, jest dla nas korzystny. Bo jeszcze jest różnica indywidualna między nami, duchami, prawda? W ciele ziemskim. Że to jabłko dla mnie dzisiaj jest zimne, albo ciągnie wręcz energię, ale za 2 tygodnie będzie nijakie. Co to, jaka to jest dla mnie płynąca informacja? Że wtedy ono było takie same, jakie jest, ale po 2 tygodniach w naszym organizmie zabrakło pewnego składnika. I mimo to ono teraz staje się nijakie, ponieważ my poniesiemy większy uraz z braku tego składnika, mimo że on jest w zatrutym jabłku. Prawda? Trzeba umieć z kolei odczytywać, jabłko jest to samo, ta sama trucizna, ale tam jest ten składnik. Wiemy, że wszystkie ryby są obecnie zatrute, prawda? A dlaczego je nawet ja w którymś momencie zjem, mimo że wiem, która jest która? Bo właśnie to biorę pod uwagę. A więc właśnie, organy wewnętrzne ziemskiego człowieka są tak doskonale zbudowane, że żadna nasza ingerencja w rzeczywistości jest bez potrzeby. Od kiedy mamy pierwsze uniwersytety na Ziemi? Wcześniej? Późno. A ludzie dawali sobie radę? Ktoś tłumaczył. Córka, matka przekazywała córce, babka przekazywała wnuczce i informacja była medycyny naturalnej, jak należy się bronić w konkretnej sytuacji, jeżeli taka sytuacja nastąpi. Dalej, receptory. W jaki sposób możemy rozpoznawać? A więc każdy ziemski człowiek, czyli ten, który jest na ziemi, bo trzeba teraz odróżnić, dlaczego mamy tyle gejów, dlaczego mamy lesbijki, skąd to się bierze? Kto im może pomóc, prawda? Ja? Nie. Ale wiem, kto może pomóc, gejowi czy lesbijce. Kiedy ja mogę stać się gejem, muszę wiedzieć, bo jeżeli będę bez wiedzy, to pójdę w te 10 miejsc i stanę się gejem. Prawda? To nie jest tak, że ja jestem od początku gejem. A więc mamy receptory wszystkich, podkreślam, wszystkich narządów. Na stopach, na dłoniach, w oczach, na małżowinach usznych, na twarzy. Wystarczy iść ulicą i popatrzeć i już wiemy, jakie jednostki chorobowe, prawda, u danego pacjenta są. Dlaczego Chińczycy byli bez rozbierania kobiet do badania? Bo receptory na dłoni potrafili odczytać. To po co im rozbieranie pacjenta? Teraz jeszcze dalej by trzeba omówić, jaka istnieje łączność między pacjentem rozebranym, prawda, a pacjentem ubranym. Prawda? No, rozumiemy się. A więc duch ma wolną wolę, ma prawo wyboru zawsze i wszędzie. O tym musimy pamiętać. Wtedy będziemy bez zniewolenia. Rozumowego mam na myśli w tej chwili. A więc decydują, które prawa? Naturalne czy stanowione? Prawo stanowione zawsze i wszędzie musi być zgodne z prawem Pana Stworzyciela. Jeżeli tak jest, to jest zgodność. Czy są tam wtedy jakieś rewolucje? Czy są tam wtedy jakieś wojny? Czy ktoś komuś wypomina coś? Nie, bo bez potrzeby. Bo przychodzimy na tę ziemię po to, aby sobie pomagać. Jeżeli robimy coś innego, to naruszamy prawa Pana Stworzyciela i dlatego chorujemy. I ja, jak byłem dzieckiem, to z pewnej wysokości pewne osoby o tym mówiły. Teraz o tym przestały mówić. Bez wnikania dlaczego. Wybrane tylko prawa naturalne. Jakie one są? Mówią nam inaczej, ale Pan Stworzyciel mówi w ten sposób. Szanuj kobietę i mężczyznę jednakowo. Prawo ciążenia. Co to jest? Czy ktoś nam o tym uczy nas? No może częściowo.
A czy ktoś nam mówi o prawie przyciągania jednorodnego? Mówi nam w elektryce o innym prawie. W elektryczności, przepraszam. Bo to jest potoczne pojęcie elektryka. Prawie skutku zwrotnego, na przykład medycyna. Czy ktoś mnie jako studenta uczył o tym? Nie. Ja się nauczyłem dopiero później. Jak ja to zawsze mówiłem, dzięki temu, że jestem synem gospodarza, to miałem tą łączność z naturą i mogłem podglądać tę naturę. Jak ja jednemu ze swoich synów ziemskich powiedziałem, że bułki rosną na ziemi, na polu, przepraszam, to potem za jakiś czas widzę, że on chodzi po polu i tak patrzy nisko. Ja byłem bez wiedzy, po co on tak tam patrzy. No mówi, szukałem tych bułek. A to był skrót myślowy, prawda? Potem mu dopiero wytłumaczyłem, faktycznie. Bułki to dopiero są na stole, ale najpierw musi być roślina, potem musi być młyn, trzeba tę mąkę zrobić. Tu była mowa o mące, o cukrze. Jeżeli zjemy cukier, ten, o którym mówiła pani magister, ten z cukiernicy, to jest trucizna. Ale jeżeli zjemy cukier w ramach całego buraka, to jest w porządku. Ponieważ organizm ma wszystkie inne składniki potrzebne do jego przyswojenia i przerobienia. Jeżeli ja jako gospodarz sam mielę zboże i rozprowadzam, i ja robię tylko mąkę pełną, to jest w porządku. A wystarczy odsiać otręby, czyli tę łuskę, prawda? To już jest to, o czym pani magister mówiła, prawda? Czyli teraz trzeba wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać te dobre wyroby, aby one były dla nas korzystne. Nie do końca. Mianowicie w ciągu ostatnich 50 lat ilość skrobi modyfikowanych nasionach zmieniła się prawie pięciokrotnie. No tak, zgadzam się. No właśnie, dlatego ja tak pilnuję. Jeżeli pan nie mówił to zboże, przepraszam, że to słowo. Tak, tak, bardzo proszę. Ileś lat temu, no, pani mielił pana, dziad mielił mnie, ileś lat temu, to wtedy to były te pokolenia mniej więcej naturalne. Teraz już mamy, teraz po prostu, nawet jeżeli pan zmienił przez tą mąkę, ale ja, dodaje pan dużo więcej skopi. Więc powiem, bardzo dobrze, wywołał pan temat. Miałem nadmiar pszenicy do sprzedania. No i jak się przewozi, jak się chce sprzedać pszenicę, to oni najpierw badają ilość białka. No i zbadali ilość białka i mówią, panie, co to jest za pszenica? To w ogóle poza normą. A wie panie, bo moja pszenica jest to dawna odmiana pszenicy, a nie teraźniejsza. To ona jest dla ludzi, a pan chce pszenicę dla zwierząt. Ja mam pszenicę dla ludzi. W związku z tym ja mówię o tej pszenicy. Tak, z dawnych tych. Oczywiście, to jest bardzo słuszna uwaga, że teraz ta pszenica nawet... Ha, ja przygotowywałem wykład jeden, bo moi przodkowie bezpośredni byli bez mielenia, ale jeden z moich linii bocznych właśnie miał młyn i mielił zboże. To jest tak na marginesie. I żeby przygotować ten temat, jeździłem po młynach, żeby móc mieć współczesną, pełną wiedzę na ten temat. I czego się dowiedziałem? Przestałem od tego czasu proponować ludziom nabywanie mąki razowej w sklepie. Bo co mi powiedział ten młynarz? Że mąka razowa jest faktycznie bez żadnych dodatków chemicznych, ale ona jest mieszanką zboża transgenicznego, czyli też genetycznie modyfikowanego. Ponieważ mówi, przecież ja jestem bez możliwości odróżnić, który gospodarz przywiózł mi jakie żyto, czy jaką pszenicę i tak dalej, a większość już uprawia transgeniczne odmiany. W związku z tym też jestem bez proponowania mąki razowej czy chleba razowego ze sklepów, jeżeli to proponuję tylko i wyłącznie własne.
Mówimy o kolorach tęczy, o poziomach świadomości, rozwoju energetycznych, część energetycznych, które łączą ducha ludzkiego z ciałem ziemskim. Kiedy mamy do czynienia z drgawkami, co to jest epilepsja? Pierwsza moja praca, pierwsza konferencja dotyczyła epilepsji, prawda? Badania, które robiłem, to właśnie na tym. W momencie, kiedy jest słabe połączenie ducha ludzkiego z jego ciałem ziemskim na poszczególnych centrach energetycznych, prawda? Energia wchodzi do nas i wychodzi do ziemi. I warunek. Kiedy przechodzi do ziemi? Kiedy możemy? Ta energia z ziemi wraca? Kiedy mamy tylko i wyłącznie podeszwy naturalne. Jeżeli nosimy sztuczne, to już nie. A więc to wszystko pozostaje w nas, już jest problem. A więc włosy muszą być zawsze naturalne. Podeszwa musi być zawsze naturalna. Jeżeli mają te wszystkie procesy prawidłowo u nas działać. Wybrałem pierwsze poziomy świadomości energetycznej. Pierwszy kolor czerwony. A więc najeść się, napić się, współżycie, alkohol, narkotyki. Najniższe energie, prawda, brązowe nawet, czarne energie, tak? Mamy drugi poziom świadomości. To już jest energia ziemska, prawda? Czyli świadomości gęstej materii, dużo pieniędzy, majątki, dobra materialne, wszystko oparte na analizach, przeliczaniu na pieniądze. To jest drugi poziom świadomości. No i siódmy poziom, najlepszy dla nas, w momencie, kiedy świadomość jest samego siebie. Czyli wiemy, skąd pochodzimy, wiemy, do jakiego sklepu podejść, aby kobieta mogła ściągnąć właściwego ducha do przygotowanego naczynia, prawda? Bo teraz możemy sobie wybrać cechy danego dziecka, prawda? Właściwości wody zależą od czego? Od jej temperatury. A cechy człowieka, charakteru zależą od poziomu świadomości, z jakiego... Dlaczego w rodzinach alkoholików najczęściej są dzieci też potem z chorobą alkoholową? No właśnie, bo ta kobieta właśnie ściągnęła sobie na zasadzie prawa przyciągania jednorodnego podobne, prawda, dziecko. Stąd ten problem. Stąd dalej należy pójść. Z chwilą, kiedy mamy tylko wiedzę rozumową, to mówimy o chorobach genetycznych, ale w rzeczywistości chorób genetycznych brak, ponieważ to, co zostało zaobserwowane u tych ludzi, wynika tylko i wyłącznie z prawa przyciągania jednorodnego. Nic więcej. Prawo podobne przyciąga podobne, prawda? A, nawet to jest napisane. Cztery najważniejsze układy w ciele ziemskim łączą się gdzie? Na splocie słonecznym. A więc układ nerwowy łączy się z układem krwionośnym, układem trawienia i układem odpornościowym. Jeżeli mamy prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy, wątrobę, która jest przede wszystkim w układzie odpornościowym i będziemy bez zaprzęgania jej do trawienia produktów, to będzie wszystko dobrze. Z chwilą, kiedy my ją zaprzęgniemy do innej pracy, to wątroba przestanie nam, bo będzie brak jej mocy prawidłowo funkcjonować i będziemy musieli szczepić się, iść do apteki. Pani powiedziała, magister, że przecież chemia rolnicza szkodzi, chemia apteczna tym bardziej szkodzi i tak dalej, i tak dalej. To znowu świadomość tego. Ja byłem farmakologiem, ja wiedziałem już w latach 70. dzięki profesorowi Kostowskiemu, który był najmłodszym profesorem w Polsce wówczas, w jaki sposób dopuszcza się leki do obrotu. Wtedy się dopuszczało źle, a teraz jeszcze gorzej. Dlatego ja praktycznie do apteki jestem bez chodzenia i dzieci wychowałem praktycznie bez antybiotyków i bez leków. Po co? Rozum jest ograniczony czasem i przestrzenią. To już jest taka kropka na ty, prawda? Ponieważ w zależności, w którym miejscu się znajdziemy, mamy tylko taką wiedzę, prawda? Na której konferencji jesteśmy, mamy taką wiedzę, prawda? I znowu, dlaczego znajdujemy się inaczej, może ogólnie powiedzmy teraz, dlaczego dane osoby przychodzą na dane spotkania, a inne nie? Bo co nimi kieruje? Poziom energetyczny, prawda? Albo ten temat ich przyciągnie, albo nie. Innej możliwości brak. No, ktoś mówi, dlaczego należy być bez podawania
dłoni. No to też pozwoliłem sobie ten temat poruszyć, ale tylko z punktu widzenia medycznego, ponieważ jeszcze są inne aspekty, prawda? Prawidłowy sposób odżywiania to między innymi musimy pamiętać o tym, że kawa to trucizna. W wyjątkowych sytuacjach możemy ją użyć jako lekarstwa w momencie, kiedy mamy trudne rany do gojenia, ponieważ ona zakwasza środowisko. Cukier gorszy od soli, następny temat do omówienia, osobny wykład mam na ten temat i tak dalej. Szkodzi każda ilość alkoholu. Dodam jeszcze więcej, ponieważ otrzymałem kilka dni temu czy tygodni od profesora, czy może od kogoś innego, w każdym razie od pana z Rosji, Rosjanina chyba, który no, przedstawił, powinienem o tym też wiedzieć, że mocz, że alkohol to przecież jest mocz. Tylko czyich drobnoustrojów, których? Proszę się zastanowić. To jest mocz. A skąd się biorą bąble? W momencie, kiedy te drobnoustroje są zestresowane. Jeśli się celowo zestresowuje, to wtedy mają biegunkę i pęcherzyki i prawda, my się tym szampanem potem bez kończenia tematu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, prześlę link. Bardzo ładnie jest to przedstawione. Dziękuję Państwu za uwagę. No i to jest właśnie ciało zwierzęce, bez duszy jest martwe i tak dalej. Jeszcze jeden chyba jest.